Dobra, wracamy chyba do sprzedaży, bo nie ma nic lepszego do roboty. Nieopodatkowana, mamy truje, tu się schowamy. Mamy kokosa, mamy indikę, mamy satiwę, mamy metę 5 sztuk, ale ją sobie weźmiemy, uzupełnimy. 3, 1, 6, 9, otwórz magazyn. O, pieniądze mi się skończyły normalne. Idziemy sprzedawać, trzeba zarobić kasę. Szymonko. Szymano! Szymon, jak na spotkanie? Tak, ja też na spotkanie. Ty z Wizel News? Czano? Ja tak samo, tylko jestem z wydziału Tak, mnie zrobili do kryminalistyki. Robię kryminały, piszę też i tu robię też, mam swoją rubrykę, swój dział. Kryminogenne Los Santos. Mam teraz kilka... ze strony jedzeniowej. A, nie, co ty gadasz, z jedzeniowej mówisz? No, tak. A, o której spotkanie jest, ha? No wiesz co, za 2 minuty. Jasne, no dawaj, nie ma co się spóźniać, nie? Tak, dokładnie. Nie kojarzę cię, nazywasz no, się jak? No, ja jestem Zion Bishop. A, Bishop, Zion Bishop, nice, nice, ja jestem Bishop, Logan, ale mówił do mnie Machop. Machop? Machok, tak, Machop, Machok. Nieźle, w chuj. No, ja jestem tu od niedawna w sumie, wiesz, jestem na stażu. Na stażu, nieźle. No, na stażu, z Detroit tu przyjechałem. Pierdolone Detroit, wiem jak jest. Tak, z dwoma braćmi. Siemano, Machol! Potrzebujesz tego co wczoraj? Okej, jak coś się zgłoś, jessa. Moi ludzie, informatorzy, dostarczyłem mi cenne informacje z okolicy miasta, półświatka i wsi. Wow. Zaraz będę, skoczył jeszcze do sushi. Spoko, stary, nie masz problemu. Aha, nadchło papyn, Southside, skurwysyny. Dobry, palinko, proszę bardzo. 3 razy indika. Halo? 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 No, jak tam dzisiaj ten grill? O, na razie lipa z grillem. Będę dawał znaka jak coś. Będę dawał znaka. Dobra, to trzymaj się. Tak, człowieka. Proszę bardzo. Ulala. Pewnie będzie handlował, no wiadomo. Wszystko w duże. Dzień dobry. Tak, tak, to wiedziałem, Gdzie? Gdzie? Pierdoleni konfidenci z okien. Gre pajs, siemano. Nieczka dla ciebie, brachu. Proszę bardzo. Babuczka, proszę bardzo. Bagiety met. Yeah! Gra pajs, kurwysynu. Właśnie to mi się podoba. To o to chodzi. Nie ma nigdzie kurwy policyjnej? Pięknie, nie ma. Proszę bardzo, indyczka dla pana. I cyk. Jedziemy to zawieść. Jesteś u siebie. 7 koła. Wow. Nice. Tak, nie ma nic do roboty, to może byśmy przeprali sobie trochę kaski. Kupili jakieś żetony. Zagrali trochę w kasynie. Tak, no to zbierajmy 20 koła. Zróbmy z tych 20 koła 40. Kupmy potem klamę tą bojową. Będzie najlepszy pomysł. Jedziemy sprzedać dragi. W takim razie. Wow! Ale... Nie wierzę w to. Pierdolony Barrel Boy, tak na mnie wołają. Barrel Boyem chyba, ale kickflipa zrobiłem. Okej, okay, pierwszy nieudany. Co tam wariacie, co tam? Jakaś impreza jest dzisiaj? Właśnie nie wiem, sobie tu subiegam. A, jaha, ale już no to się... Szukam biletera, czy można kupić bilety gdzieś od konika jakiegoś, że coś potaniosi. A to ale nie wiem właśnie. No właśnie. Pokręcę się tu jeszcze, dobra, nie przeszkadzam, przepraszam. Wygląda na jakiś konfidentos. Chyba Wiosel jest najlepszy w takim razie jest. No dalej to spotkanie trwa. Siemano, papa nocze. Potrzebujesz czegoś? Wariacie? Na pewno coś chce, szpaniolczyku, no. Pierwszy. Nie stakuje tak. Aż w końcu ten przylas, kurwa, a tam był taki... przebrany za elfa, i dał mu kasiorę. Właśnie tak. I to był najlepszy konkurs ever, jak myśliłem, kurwa, i zorganizowałem. Babuczka. Wracam do biznesu, zeberko. Kurwa mać. Uwaga, ty rudelantisa, niestety indika mi się już pokończyła, bratku. Chłopy chodzą. Kurwa mać. Ja nie mogę wytrzymać. Logan już psychicznie nie wytrzymuje, bo nie chcę od niego brać tematu. Pierwszy dojdź do rękoczynów. Kurwa mać, no pokurwi mnie. A, nie czuję się już dobrze. Dzień dobry. Dla twojego dobra lepiej weź to ode mnie. Dobra, spierdalaj. No co jest, kurwa? Nie wytrzymam, no. Ja pierdolę. Dlaczego? Powinien chyba stąd spływać. Że pewno weźmie policję. Weźmie policję, tak. I co jest, kurwa? Dobra, tak z mechanik blisko. Ole świnie. Dzień dobry, ktoś wolny jest? Bo mam furę do robienia. Wie pan, z przodu stuczkę miałem. Punciakiem mi ktoś zajechał drogę. Spierdolił jeszcze z miejsca zdarzenia. Ja pierdzielę. Chyba zobaczysz. Pojechałeś na to zgłoszenie? Kto to panu tak wjechał? No, czy on... Ja mu wjechałem, tylko ktoś mi zajął drogę po prostu. Ja pierdzielę, co? Jeszcze uciekł z miejsca zdarzenia, nic nie ma, na kamerę już nic nie ma. Sakra. No, a pan będzie musiał teraz zapłacić za naprawę. No tak, no, ile będzie kosztować taki zderzak? No zderzak tam, wie pan, ze 150 dolców, nie? 150 dolców, no dobra, niech będzie. No. Dzień dobry.
to zderzak, nie? Tylko tutaj widzę, że jest pęknięty. No, no to kurde, zaraz tutaj wymienimy. Właśnie o to chodzi, że tu są policjanci spoceni, na tym to polega w tym wszystkim. Ja, mi się nie chce grać z jakimś policjantem, co mnie puści, kurwa. KURWA! Nie mordziu, bo ja muszę spadać, wiesz? Słucham? Ja muszę spadać, mordziu, nie mam teraz kurwa czasu, wiesz? Proszę pana, zderzak niezamontowany jeszcze. Chujany ten zderzak, chujany jest ten zderzak. No to szybko zamontuję już panu. Nie ma czasu, zamknij mi kurwa maskę, zamknij mi maskę. Dobra, zamknij mi maskę. Panu, zamknę. Ktoś na mnie wysprzęglił. Ja pierdzielę, to nie. Zamknij tą pierdoloną maskę. Zamknięta. No, niech pan uważa. Łe, moment, no ja zabieram. Łap! Nigdy mnie nie dorwiecie! Są na schodu parkingu. Jebany przerwki z kurwysyny! Gdzie nie uciekniesz, kino? Kurwa, już koniec, widzowie! Nie wiem, czy strzelać się z nimi. Pomocy, pomocy! Przebrani policjanci mnie ścigają! Przebrani policjanci mnie ścigają! Ludzie, pomocy! Pomocy, przebrani policjanci! To jesteś przebierańcy! Ja pierdolę! Dobra, to nie ma sensu, no. Ja mam, że nie ma sensu, kurwa, przecież ucieknie z buta. Na ziemię. Jasne, jasne, już kurwa, no nie celujesz do mnie. Ktoś się wysprzęglił, jakiś jebany konfident, kurwa. Jakiś jebany goster, pierdolony goster się wyjebał, rozjebał na mnie. Tak bym nie uciekł z buta. Ale kto się rozjebał na mnie? To pewnie jakiś mechanik, kurwa. Jakaś pomyłka, musiało coś nieporozumienie. No i chuj. Ten mechanik to zostawił skrzynką, mechanik blondyn. Zostawił mnie też skrzynką, on się na mnie rozprzęglił. Tak mi się wydaje. Pojedziesz z nim, okej? Jasne. To tunel Carceraway, w okolicy RSC. Tak, Los Santos Custom to jest kolejna rzecz, która będzie spalona i rozjebana, bo ktoś z nich się wysprzęglił. Po kolei będzie porywać każdego mechanika i go pytać. Czyli jakaś pomyłka, o co chodzi? Co mi grozi? Co jest grane? Gdzieś powiedzcie mi, kto się rozjebał. Między mi jesteś zatrzymany, załóż się każdą drogami ścigania. Szkoda, bo klamkę straciliśmy, nie ma kasy. Dobra, od radiołus. Co tam u pana, jak życie mija, panie cappuccino? Teraz niedobrze już, niedobrze no jest. Teraz już niedobrze, no. Robili mnie niestety w jakieś rzeczy i teraz nawet nie wiemy, dlaczego tu jestem, dlaczego mnie gonicie. Znowu. No bo znowu coś pan zrobił, no co? No, czyli kolejne wyjście z pierna, trzeba też wymyślić, z kim będziemy. No nic, trzeba się po prostu do wszystkiego przyznać, powiedzieć tak, to moja wina, zemszczę się i chuj no. Wychodzimy i trzeba robić od nowa to samo. Muszę zmierzyć się z wyrokiem sprawiedliwości. Co mi grozi? Dobrze. Uzdrawiając to jeszcze gończyk, na który pan wpisany jest, to tak. Ucieczka przed ogonem ścigania razy dwa. Usiłowanie zabójstwa pracownika służb publicznych, co? Napad na sklep, dom lub mieszkanie, posiadanie nielegalnej broni klasy pierwszej bez zezwolenia, bezpodstawne użycie broni palnej, posiadanie metamfetaminy do 200 gram, posiadanie kokainy do 200 gram, umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu kierując pojazdem silnikowym. Co? Ile to tam jest na liczniku? Do 110 miesięcy pozbawienia wolności i 55 205 kar. A nie da się nic mniej? To, jak wspomniałem, jest maksymalny wymiar kary. Sąd uznaje, czy panu zdarzy się mniej, czy równo. No dobra, no to kurwa, ja wolałbym mniej, no jakby dał radę. Nie ukrywam. Kleksiu. Co pana spodobało do takich rzeczy, co? Ale nie, no toś, bo to są jakieś problemy, w sensie, jak to się mówi, interpretacji tego, co tam się zdarzyło, bo ja może byłem w miejscu zdarzenia, ale nie byłem jakimś agresorem, strzelanie do policjanta nie przypominam sobie, no, to jest jakieś wyrwane z kontekstu wszystko. Da się mniej chociaż, albo, znaczy nawet mnie stać na adwokata, no. Jak pana nie stać na adwokata, może to... być z urzędu jeszcze. Może być z urzędu, jak pan chce.
To, ale to jak mam? Ja nawet nie znam adwokata z urzędu. On to, może tu przyjechać znaczy, jakiś? Możemy tak. My wezwać dla pana adwokata, pan to po prostu wszystko wyjaśni. No dobra, dobra, to byłoby to zbyt miło. Dobrze, wezwę pan adwokata. Dobrze. Pewne. Jak coś wiadomo? Tak, to Cyruszka napisała do adwokata, zobaczymy czy... Jeśli się nie odezwie, no to już przyjmę tą karę, ale... Jakby coś się tam dało niżej, jakieś widełki, coś obniżyć, byłoby dobrze. No powiem tak, mogę jedynie za... Powiedzmy jakoś tam... Mniej też, pieniędzy no... może, mniej pieniędzy, żebyście mi zabrali. Powiem to tak, ja po prostu mogę dać apelację do sądu, żeby pan ewentualnie... Spojrzeć na to, że pan po prostu współpracuje i tyle. Dobra, dobra, dobra. No to ja tu czekam. Czyli pan po prostu się do wszystkiego przyznaje tam, co jest, tak? No, przecież miałem klamkę, miałem dragi. Nie strzelałem do policjanta, ale nie udowodnimy tego, no co ja wam powiem, że nie strzelałem i wy powiecie, a dobra, nie strzelał pan, nie chcę się już nawet kurwa kłócić. Dragi mam, bo wpierdalam, nie jestem żadnym dealerem. A klama, no to wiadomo, trzeba mieć na mieście klamę, bo ja jestem z Forum Drive, to każdy każdego chce odjebać. Ale nie chciałem nikogo zabić, nigdy w życiu. Ale przyznaję się już chuj z tym wszystkim, dawaj tam mi wyrok. Siata dajta. Adwokat jest? A. Dzień dobry. Patrzę po garniaku, to widać, że no, pierwszej półki ten adwokat. Bo uda mi się wyjść. Pierwszej? A no, chyba wyjdę wcześniej, nie? A jak wyjdę wcześniej, to już to zrobię maleńka. No mam nadzieję, że pan mnie znowu nie potrąci, cholera jasna. Nie, zajebie cię. Zajdę i cię zajebie w nocy, kurwa, jak będziesz spała. Dobrze, to damy groźby karalne. Nie, nie, to był taki żart. O, bardzo nieśmieszny, proszę pana, jak pana prowadzenie auta. O. So, chce pan porozmawiać z panem adwokatem tutaj? Tak. Mamy odejść? O, może wziąć do ukrycia, siema. Świetnie, świetnie, witam, Luis Miller, będę pana adwokatem. Dobrze, rozumiem, że pan się do wszystkiego przyznaje, tak? Tak. A tutaj nie widzi pan żadnych przeciwwskazań? No nie widzę, no nie wyjdę z tego, nie wyjdę z tego, bo kurwi tego, się nie chcę przegadać. Kurwi się nie chcą przegadać, nie wiesz o co chodzi, on wie, że ja zrobiłem to i to, nie da się go przegadać, więc po prostu idę na ugodę, przypierdol mi jakiś mały wyrok i tyle, nie? Wychodzę i blondyna jest rozjebana. Elo. Prosiłbym jednak bez tego o, oczywiście, no. No przecież nie jesteś moim adwokatem, pracujesz kurwa dla mnie, jesteś ze mną, a nie tak, z nimi, co? Tak, spokojnie, tajemnica adwokacka. Tak, tak, jak najbardziej. Ja nie mówię, że tutaj to przekażę, tylko bardziej... Przecież dobrze wiesz, że to zrobiłem, dobrze wiesz. Tak, tak, tylko nie chciałbym tego po prostu słyszeć, no niech pan zachowa dla siebie to, co pan zamierza zrobić. Przepraszam. Dobrze, wyrok jaki na panu ciąży to jest 110 miesięcy i z tego co zrozumiałem 55 tysięcy dolarów. Jeżeli zeszlibyśmy o połowę, byłoby dobrze? Świetnie, byłoby idealnie, byłoby idealnie. Nie jestem pewien, czy będą chcieli na to pójść, aczkolwiek będę celował gdzieś w okolicy w takim razie 60 i 25 tysięcy. A ja będę celował w blondynę. Dobra, jasne, jasne, byłoby super, byłoby super. Dobra, dobra, zobaczymy, co da się zrobić. Dobra, okej. Okay. Świetnie. Proszę pana, zależy panu na mniejszym wyroku kary grzywny, czy lat? Grzywna, grzywna. Grzywna jakby pomniejszona świecie. Dobrze. Wiadomo, że lat, nie? Bo lat mi tutaj nie ubywa. Dobrze, panie Cappuccino. Sytuacja wygląda tak, że jeżeli panu bardziej zależało tutaj na kwestii pieniężnej, no to zeszliśmy do 80 miesięcy i 20 tysięcy kary grzywny. O, świetnie, świetnie. 80 miesięcy to chwila, moment minie. Super, elegancko. Tak, no nie taka chwila, moment, aczkolwiek no... Myślę, że przemyśli pan niektóre kwestie w więzieniu i będzie tylko lepiej. Dobrze, z mojej strony w takim razie to tyle i życzę panu miłej resocjalizacji. Dziękuję, jasne, dziękuję bardzo. W porządku. O, może się nie zobaczyć w podobnych okolicznościach. Jasne, myślę, że już nigdy się w tarapaty. Jak wyjdę, zacznę legalną robotę i wszystko poukładam. Wszystko poukładam. Chcę być twoją słodką. Dziękuję ci za współpracę. Nie zapraszam. Jasne. Już się robi. Zobaczę, że ktoś wezmie inny oficer i zostanie przetransportowany w mamy. Proszę, przodem, przodem, proszę. Jestem słodki. Dobry. Proszę do pamiętki. Hej, Johnson. Cappuccino mamy, uważajcie. Co, stawia opór? Nie, spokojnie, panowie. Dostałem wszystko, mój wyrok. Dogadałem się, jestem spokojny. Mądrzałem. Jesteś słodką, pyszną, może szokoladką. I tak nikt mnie nie odbija? Ale kurwy. 55 plus 2, 10, 14, więzienie Bowling Row z jednym osadzonym w kładzie pierwszym. Osadzony to zaraz będzie chuj w twojej dupie, kasztanie jewamy. Powiedziałbym to, gdybym miał chociaż za grosz odwagi w sobie. Dobra, jesteś na miejscu. Okej, okay. Fuck.
Gdzie ja trafiłem? Kurwa mać, ale będzie ciężka grypsera jechana. Która jest kolacja? I co jest na kolację? Pewnie jakieś francuskie bułeczki, kanapeczki, bagietki, ciepłe masełko rozpływające się po pieczywie. Następnie wędrinka, ogóreczek, jakiś taki mizeryjny lekko, boczuś. Pewnie jeszcze pomidorki, takie malutkie szwedzkie koktajlowe pomidorki. Do tego ananasik, żeby dodać do jakiejś szczypty uroku, no i szereg przypraw, co? Gdzie jest stołówka? Myślę, na grupkę się pan złapie. Okej. Dobrze, zapraszam po ścianę twarzą do mnie. Że pierwszego stopnia Tonser Kansas będę musiał panu przeszukać teraz oraz przedstawić panu pańskie prawa oraz zarzuty. Dobrze, może się pan odwrócić, panie Cappuccino. Jako osadzony masz prawo do darmowego jedzenia oraz picia, masz prawo do korzystania z siły oraz stołówki. Jeśli nie będziesz stwarzał problemów, masz prawo do wyjścia na spacernik ze strażnikiem. Masz prawo do widzenia się z dwiema osobami naraz maksymalnie 15 minut oraz masz prawo do wykonania jednego telefonu nie trwającego dłużej niż 5 minut w obecności strażnika, tak aby słyszał całą rozmowę. I masz prawo do darmowej pomocy medycznej, jeśli będziesz takowej potrzebować, oraz rozmowy z wychowawcą, jeśli będą dostępne. Jasne, kumam. Dobry, siemano. Dobrze, panie Cappuccino, zapraszam do celi numer 1. Możesz Francis wypisać plakietkę.